Dzisiaj koncertowo zagrane trochę inne niż zazwyczaj, kiedy to jesteśmy na koncertach. Pokazujemy Wam jego fragmenty, rozmawiamy z artystami. Dzisiaj muzyki granej na żywo nie będzie, ale będzie dużo o muzyce, konkretnie o marketingu muzycznym. Porozmawiamy sobie o tym, jak zostać królem w muzyce według wszelkich prawideł marketingowych, o tym też, jak muzyka oddziałuje na funkcjonowanie społeczne młodzieży i myślę, że pojawi nam się też jeszcze wiele innych tematów pobocznych, tak około muzycznych, w rozmowie z doktorem Michałem Lutostańskim, który przyjechał do nas ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i wziąłeś sobie tak naprawdę na tapetę dzisiaj Popka Monstera i to uznałeś, że on wpisuje się jak najlepiej w te prawidła marketingowe. Proszę mi uzasadnić swój wybór na sam początek, zanim zacznę kolejnymi pytaniami. Znaczy, wybór wydaje się trochę oczywisty, bo jeśli sobie myślimy o takich postaciach, które są charakterystyczne i które osiągnęły w dużym tempie sukces, czyli bardzo szybko po prostu, wykorzystując internet i YouTube'a przede wszystkim, to Popek Monster jest takim top of mind, który się pojawia. Myślisz sobie, kurczę, kto zrobił taki muzyczny sukces w Polsce? To myślisz sobie Popek Monster i Gang Albanii, albo cała masa innych projektów, które stworzył przy okazji i co i raz stworzył nowe. On na pewno się tym nie sugerował, ale ty powiedziałeś w takiej rozmowie kuluarowej troszeczkę, że on wpisywał się doskonale w pewne 5 kroków marketingowego sukcesu. Mógłbyś nam wytłumaczyć, o co chodzi? Jasne, bo jest taka firma skandynawska Brain Juicer, która stworzyła taki podręcznik 5-gwiazdkowego marketingu współczesnego i oni wymienili 5 takich elementów, które muszą spełniać marki, żeby osiągnąć obecnie sukces. Pierwsza rzecz to jest storytelling i opowiedzenie ciekawej historii. I tutaj Popek idealnie się wpisuje w to. Nie dość, że opowiedział całą historię właściwie swojego życia, to jeszcze ostatnie lata wszystkie są umieszczone na YouTubie, więc możemy oglądać, jak sobie tatuuje oczy, jak sobie robi skaryfikację twarzy, jak szykuje się do walki, jak przegrywa walkę, jak wygrywa walkę, jak je zupę i mówi, kogo tam pobiega. Właściwie wszystkie elementy z jego życia możemy śledzić. Pierwsze, że to jest historia, która jest lekko szokująca, ale z drugiej strony też taka wiarygodna i prawdziwa. Druga rzecz to to, żeby marki się odwoływały do emocji. I Popek sam mówi, że on nie jest zbyt odczytany, że on nie bardzo stara się pisać tekstów racjonalnych, tylko że on uderza prosto do serducha i odwołuje się do emocji. Kolejna rzecz to, żeby ludziom dawać fun i dawać zabawę. I to jest coś, co w badaniach, które przeprowadzałem, powiedział jeden z młodych ludzi, że Popek bawi się muzyką, a my się bawimy jego słuchając. Więc ten fun jest ewidentny i Popek się bardzo dobrze bawi i też ludzie przy jego piosenkach. Poza tym używa też uniwersalnych prawd, takich, z którymi ciężko się nie zgodzić, typu prawdziwa dama to twoja mama, czy braci się nie traci, czy wiara czyni cuda. To jest coś takiego, z czym może się zgodzić staruszka i młody chłopak na ławce, każdy właściwie, bo one są uniwersalne. Dalej jest jeszcze coś, o czym się mówi w nowoczesnym marketingu, to znaczy, że trzeba budować penetrację, a nie lojalność. Czyli, że markę powinno się traktować jako okazjonalną, że nie ma czegoś takiego we współczesnych czasach jak lojalność. I Popek nagrywa właściwie, on wyszedł z takich szufladki gatunkowej hip-hopu i właściwie rozsiadł się w całej szafie różnych szufladek gatunkowych, bo przecież ma piosenki, które gatunkowo są jak disco polo, są piosenki punkowe, są ballady romantyczne, jest rap, jest taki rap uliczny, bardziej gangsta rap, to znaczy właściwie wszystkie możliwe gatunki poza muzyką poważną, ale to może dopiero przed nim, już są. No i ostatnim elementem była taka walka o fame. Czyli to, że trzeba codziennie właściwie walczyć o ten fame i to, żeby promptować gdzieś swoją publiczność, konsumentów swojej marki różnymi jakimiś bodźcami. No i Popek właściwie codziennie wrzuca jakieś filmiki i cały czas nie daje o sobie zapomnieć i co i raz stosuje sprawne chwyty marketingowe. Dla mnie idealnym takim momentem była, jak przed walką z Pudzianem było ważenie oficjalne KSW i tam przyszło kilku przebranych panów za policjantów i Popka niby aresztowało po to, żeby rzeczywiście podbić popularność tego wydarzenia i żeby znowu nim było głośno, bo on się przygotował do walki, nie miał tyle czasu, żeby wtedy nagrywać nowe piosenki. Powiedziałeś, że Popek się przyznaje do tego, że nie jest odczytany. Faktycznie w kilku wywiadach słyszałem, że nazywał się tam inteligentnym debilem. Mówił, że nie przeczytał w życiu żadnej książki. Czyli co? On, wiesz, w UK jak był, nie miał pewnie specjalistów od wizerunku jeszcze. Czyli co? Taka marketingowa intuicja? Że z jednej strony marketingowa intuicja, a z drugiej strony tak się mówi, przynajmniej w kuluarach, że jednak Alibaba. Że Alibaba, jego współpraca z Alibabą na samym początku tworzenia Gangu Albanii, zanim jeszcze doszedł Borikson, to jakby był ten moment, gdzie Alibaba jako producent muzyczny mu pomógł mocno i rzeczywiście ukierunkował jego drogę.
teraz nie we wszystkich projektach Alibaba bierze udział, pojawił się Mateo i z różnymi osobami on współpracuje, ale widać, że ta intuicja gdzieś, którą nasiągnął od Alibaby na początku, rzeczywiście cały czas jest kontynuowana, no bo efekty różnych projektów widać i rzeczywiście liczba wyświetleń na YouTubie może budzić respekt, szczególnie szybkość tego, jak on zdobywa te wyświetlenia, bo to czasem może być 5 dni i okazuje się, że to już jest kilka milionów. Zresztą Popek sam mówił, że raz nagrał jakąś piosenkę, wstał rano, nie pamiętał, że ją wrzucił, a tam już kilkaset tysięcy wyświetleń, więc to jakby się zdarza. Ja śledziłem faktycznie te wyświetlenia. Najwięcej na ten moment mają Wodospady, które są teoretycznie uważane za jeden z takich bardziej ambitniejszych kawałków Popka, ale generalnie to jest jednostkowo. Jeżeli chodzi o Gang Albani, to jest 11 hitów, które powiedzmy tam mają średnią 20-30 milionów, jakbyśmy się zastanowili. Czy to nie świadczy troszeczkę źle o polskim społeczeństwie, że właśnie ten Gang Albani tak wszedł, który tak naprawdę no nie ma za fajnych treści. Popek generalnie ma piosenki, w których naprawdę ma tą treść całkiem ciekawą, ale moim zdaniem akurat nie w tym projekcie. Znaczy, to prawda, on sam mówi o tym, że ta muzyka jego jest taka ram pam pam pam, jego ulubione określenie, i że ona jest taka popowa do skakania i żeby się nie spodziewać niczego ambitnego po Gangu Albanii, że to jest wszystko trochę dla beki z takim dystansem i żeby się dobrze bawić. I to prawda, że Wodospady są taką jedyną z tych piosenek stop popkowych dzieł, która jest ambitna, a reszta to rzeczywiście są właśnie te riki tiki ram pam pam pam. No i to może nie do końca dobrze świadczyć o społeczeństwie, ale tak samo jak popularność disco polo obecnie. No bo z jednej strony my teraz możemy obserwować taką ideologizację życia, że rodziny się kłócą przy stole o poglądy polityczne, o kwestie dotyczące Sądu Najwyższego, o kwestie dotyczące aborcji. Strasznie dużo jest tej ideologii gdzieś, ale z drugiej strony w kulturze, sztuce czy głównie muzyce mamy taką diskopolizację życia. To nie jest tak, że słuchamy hip-hopu z przekazem, tak jak kiedyś Sokół rapował o tym, że z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy uważają, że rap bez przekazu ma sens, tym halabardy i pilniczki, i wtedy się z tego nabijali. Teraz się okazuje, że ten taki rap bez przekazu, czy taka lekka muzyka, która... Rap o rapie? Rap o rapie, albo już w ogóle taki rap z tekstami disco polo, no bo prawda jest taka, że twórczość Popka to ciężko gatunkowo ją zdefiniować, ale jak się słyszy takie riki-tiki narkotyki, z drugiej strony riki-tiki tak, które znam jest disco polo, to są takie chwyty, które są bardzo łatwe do zapamiętania. Na koncertach Popka wszyscy znają tam większość tekstów piosenek i są w stanie je tworzyć z głowy, bo te teksty są bardzo łatwe, bardzo łatwo się jest przy nich bawić. A gdzieś chyba jesteśmy zmęczeni tą ideologią całą i trochę nie ma się przeciwko czemu buntować obecnie, tak jak w latach 90., kiedy boom mieli takie subkultury jak nie wiem, metalowa, hip-hopowa, punkowa, czy też skinheadów, czy reggae. Teraz już te subkultury nie mają takich mocy, no ale właśnie ta muzyka stała się taka szybka, łatwa i przyjemna. Chcemy się może po prostu dobrze bawić i jesteśmy zmęczeni ideologią, która nas otacza w innych dziedzinach życia. Nie wiem, czy jakoś badałeś ten target, do jakiego trafia Popek. Generalnie on ma stereotyp dla takiej gimbazy, tak mówię tutaj, celowo używam tego słowa. Natomiast wydaje mi się, że jego muzyka trochę łączy pokolenia, bo jak ja sobie obejrzę jakieś nagrania z koncertów, przychodzą raczej dojrzalsi ludzie, wiesz, no podstawówka nie przychodzi na koncerty generalnie, bo ich rodzice nie puszczą. Więc ten target jest chyba w internecie. Nie jest tak, jak mówi stereotyp, co? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest muzyka tylko dla tej najniższej grupy wiekowej. Znaczy mi się wydaje, że rzeczywiście słucha czy bawi się na imprezach duża część właśnie tej przysłowiowej gimbazy. Natomiast na koncerty rzeczywiście przychodzą osoby starsze. Bo ja byłem jeszcze na takim koncercie, gdzie Popek jeszcze nie mógł występować w Polsce, więc... Na Telebimie. Na Telebimie, tak, no tak występował. No to średnia wieku to było około 30 lat, więc byli raczej ludzie, którzy stwierdzili, że to wreszcie jest taka muzyka do zabawy z tą dozą pewnej takiej teatralności, no bo Popek zrobił też coś, co robili kiedyś muzycy metalowi, czyli starali się szokować. I on szokuje swoim wizerunkiem i trochę różnymi materiałami, które wrzuca, bo tam filmik z tym, co tam zrobił ze skórą po skaryfikacji, którą podrzucił komuś do burgera, no to jest szokujące i niekoniecznie smaczne. Natomiast on szokuje wizerunkiem, natomiast muzyką w ogóle nie, bo ona już jest taka lekka, łatwa, wrzuci czasem jakieś przekleństwa, żeby było lekko groźnie. Natomiast to jest tak, że można bez żadnego nadęcia i bez refleksji po prostu przy tej muzyce się bawić, więc na koncerty rzeczywiście przychodzą osoby starsze, nie tak
stare, jak na przykład na 2 lata temu, jak była rocznica wydania płyty Leroya, gdzie on miał trasę, to średnia wieku to było już w ogóle 40+ i panowie z korporacji w garniturach przychodzili na te jego koncerty, bo pamiętali, kiedy ta pierwsza płyta Leroya wychodziła, więc oni są trochę młodsi, ale jednak to nie do końca jest taka baza, którą my sobie wyobrażamy. A powiedz mi, czy jeżeli mówimy o tym stereotypie, właśnie o tej młodszej grupie wiekowej, czy tworzy się coś powoli na kształt mini subkultury takiej popkowej, bo wiesz, jest pewien rodzaj konkretnych zachowań, ja nie zapomnę jak kiedyś, no chyba właśnie jak wchodził Gang Albanii, byłem, pamiętam, jako wychowawca, wiesz, z dzieciakami i była dyskoteka i cały czas mnie męczyli, pan puści Gang Albanii, pan puści Gang Albanii, wybrałem twoja, o twojej mamie, tak, bo był tam chyba bezbluźnierz to, co kojarzyłem, ale jak pojawiła się już dalej, już z kolejnymi bluźnierstwami, to ja widziałem tą euforię w oczach u dzieciaków. Nie wiem, czy badałeś to jakoś. Znaczy, bo to prawda, że takie niegrzeczne piosenki, to co jest nielegalne, lekko niebezpiecznie, zawsze przyciąga młodzież. Ja pamiętam, jak pojawiały się pierwsze płyty hip-hopowe, czy pierwsza płyta Molesty Skandal, czy właśnie pierwsza płyta Leroya, czy Wzgórza Apacza, gdzie wszyscy sobie zamawiali na Mikołajki te kasety i wszyscy się trochę jarali tymi przekleństwami, które się gdzieś tam pojawiały. No i to jest takie coś, co może przyciągać w popku, no bo był taki słynny filmik, który krążył w internecie, gdzie jakieś dzieci na dyskotece w szkole tańczyły do klubu Go Go, gdzie wiadomo jaki mamy refren i wszyscy to głośno śpiewali i tam później chyba zwolniono dyrektorkę, no bo to rzeczywiście jest wulgarne i przez to jest niebezpieczne i jest trochę... Jest chyba też niezrozumiałe dla dzieciaków, bo generalnie ten przekaz z refrenu chyba jest niezrozumiały po prostu. No myślę, że zupełnie niezrozumiały, a przy okazji taki trochę nielegalny i zabawny, więc pewnie to ich przyciąga. Ale byłem też na pokazie filmu Popek za życia. To też wielki szacunek, żeby zrobić dokument o samym sobie za życia, bo rzadko się stawia takie pomniki. I na tym pokazie był Popek, gdzie potem podpisywał płyty. I tam akurat dużo było młodych ludzi, którzy rzeczywiście ustawiali się w kolejkach i wszyscy chcieli sobie zrobić z nimi zdjęcie, więc po pokazie jeszcze się to przeciągnęło 2 godziny, bo Popek powiedział, że każdy na sali będzie mógł sobie z nim zrobić zdjęcie. I była tam rzeczywiście taki element pewien czci, taki fanostwa w stosunku do Popka. Tylko ja myślę, że to nie ma prawa się przekształcić w subkulturę, bo subkultury niosły ze sobą jakieś wartości zazwyczaj i coś leżało w ich centrum i gdzieś ci muzycy chcieli poddawać refleksji swoich słuchaczy. No, w przypadku Popka to jest bardziej taka zabawa i fascynacja, która może szybko minąć. Chociaż Popek robi wszystko, żeby jak najdłużej istniał na scenie i żeby ta fascynacja nim nigdy nie minęła. Ale z drugiej strony zobacz, co było charakterystyczne dawniej dla subkultur. To były powiedzmy długie włosy, tak? To były tatuaże, to był konkretny styl życia, to był ubiór. Generalnie coś, co na trwałe nam nie zostawiało i mogliśmy te swoje błędy młodości, powiedzmy błędy, no w cudzysłowie, wymazać. Jeżeli chodzi o Popka i jego odbiorców, na przykład słynna sytuacja z Karolem, który pociął sobie twarz. Nie wszystko można już w takim razie usunąć. Pytanie, czy nie jest to trochę niebezpieczne hobby, funkcjonowanie w tym kręgu fanostwa, jak powiedziałeś? Znaczy, no może być lekko niebezpieczne. Mówimy o dzieciakach cały czas, tak? Tak, chociaż to był taki jeden przykład skrajny, bo ja rozmawiałem z jednym 10-latkiem, który powiedział mi, że jest fanem Popka, ale że on lubi jego muzykę, ale uważa, że to pocięcie twarzy przez innego fana to było bezmyślne i że niedobrze, że Popek śpiewa o narkotykach, ale z drugiej strony on strasznie fajną muzykę tworzy i oni się bawią na dyskotekach szkolnych przy tym i lubią sobie tego słuchać, bo jest rzeczywiście tak, że można tą nóżką poruszać i że te teksty są łatwe do zapamiętania i że dlatego on go słucha, więc myślę, że to było tak jak Roman Kostrzewski z Kata, w pewnym momencie jak wydał Czarną Biblię w wersji audio i okazało się, że były jakieś osoby, które się wieszały ze słuchawkami na uszach, czy na Jarocinie pojawiały się takie elementy, gdzie ZOMO tam szukało jakichś kotów i zliczało je zresztą w jakichś tam swoich raportach, że zawsze są osoby, które źle zrozumieją przekaz i wezmą go zbyt dosłownie i rzeczywiście będą brać kokainę czy robić napady na bank, ale myślę, że to są jakieś skrajności i ogólnie trzeba mieć wiarę w to, że młodzi ludzie nie są
aż tak głupi, jak się czasem starszym wydaje, i że jednak będą z głową tego słuchać i traktować to jako zabawę, a nie na poważnie. Ja mam troszeczkę gorzką refleksję, bo cofnę się w czasie. Jeżeli chodzi o świat, podam przykład chyba Red Hot Chili Peppers najbardziej. To był zespół, który też, no jest zespół, który też w swoich tekstach generalnie dużo o tych narkotykach śpiewał. Anthony Kiedis i Blizna, zresztą bardzo wzruszające. Na polskim gruncie Jam oczywiście też, ale to wszystko było jakoś ukryte, zakamuflowane, to było generalnie piękne i wzruszające. Śpiewało się o tym samym, ale przekaz i sposób, dobór słów był zupełnie inny. Nie wiem, czy też to dostrzegasz. No bo kiedyś w ogóle zaangażowanie w muzykę było inne i to wynika w dużej mierze z technologii. No bo jeśli ktoś musiał jechać na drugi koniec miasta, gdzie był jeden sklep i zbierał na jedną tam kasetę swoją, którą mógł kupić, i na dodatek wtedy koncept albumy się sprawdzały, no bo ktoś słuchał tej kasety od początku do końca i znał wtedy całą twórczość. No były takie momenty, nie wiem, na koncertach metalowych, że jak się nie znało składu zespołu czy całej dyskografii, to wtedy tam starzy metale młodym adeptom zrywali naszywki czy zabierali koszulki. No teraz w dobie internetu, wszystkich streamingowych systemów czy YouTube'a, no to właściwie można znać zespół z jednej piosenki i robić sobie taką playlistę zależną od nastrojów, gdzie jedna piosenka może być disco polo, jedna, nie wiem, black metalowa, jedna być gangsta rapu, a jedna poezją śpiewaną, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie znać twórczości całych zespołów. Mi się wydaje, że jakby wpływ tego, w jaki sposób się tworzyło, że kiedyś się tworzyło album, który w różny sposób miał oddziaływać na emocje i na różne elementy, to teraz się czasem tworzy jeden hit i można być gwiazdą jednego hitu. No i zaczyna brakować tego uroku, który był, nie wiem, ja strasznie dobrze wspominam kasety audio, które, nie wiem, jak się rozładowała bateria w Walkmanie, to zwalniały i nagle z black metalu robił się doom metal, strasznie powolny, i że jakby to wszystko gdzieś tam się zmieniało, stąd mniejsze zaangażowanie w gatunki teraz. No, ale też ta muzyka jest taka mniej refleksyjna, bo ludzie jakby już nie poświęcają tyle czasu. Wszystko to jest w biegu, na słuchawkach, w telefonie, mało kto siedzi w domu i nagle postanawia posłuchać całej płyty. No chyba, że koneserzy, którzy kupują winyle, bo to jest chyba jedyny taki format, który zwiększa swoją sprzedaż kolekcjonerski, który, no, nawet w Biedronce ostatnio były gramofony po 150 zł, więc jakby widać, że jest zapotrzebowanie na odtwarzacze tańsze, bo te płyty wracają do łask. A wasz, to mnie zaskoczyłeś. Zapytam cię, jaki jest algorytm sukcesu na YouTubie, bo wiesz, tak jak sam powiedziałeś, jeden hit dzisiaj może warunkować przyszłość, przynajmniej na najbliższe miesiące konkretnego zespołu. Było wiele takich zespołów, które generalnie stworzyły jakiś numer totalnie, no, dla beki, nie ukrywajmy się po prostu, a później przerodziły się jednak w zespoły, które tworzyły regularnie. Znaczy, to prawda, bo bracia Figo Fagot są na przykład takim przykładem, że zacząć dla beki, a potem już tworzyć, bo jakby okazuje się, że jest na to zapotrzebowanie. I to w ogóle jest ciekawe, że teraz można stworzyć piosenkę dla żartów. Nie wiem, Chamski Letni Podryw też jest takim zespołem, który zaczął od Cinquecento w holenderskim gazie, a potem już był zapraszany do programów telewizyjnych jako gwiazda. I to jakby na tej fali takiej muzyki łatwej, takiej, którą też jest łatwo stworzyć przy tej technologii, bo to nie trzeba umieć skomplikowanych riffów, grać na gitarze czy mieć umiejętności grania na instrumentach. Można w łatwy sposób w miarę stworzyć muzykę. Chociaż oczywiście o tych przykładach, które wymieniłem, nie mówię, bo oni tam, to się czasem okazuje, że ktoś tworzy dla beki, a potem się okazuje, że skończył szkołę muzyczną i ma duże możliwości do tego, żeby to stworzyć. Ale to, co jest najważniejsze przy tym, żeby coś zostało hitem, to jest viral, czyli to, żeby ludzie szerowali i gdzieś to sami rozprowadzali własnymi kanałami. Więc jeśli się stworzy coś, co jest zabawne, bo ludzie na Facebooku, różne badania pokazują, że albo klikają w śmieszne zdjęcia, albo krótkie filmiki najlepiej. Więc jeśli teledysk nie zainteresuje po 10 sekundach odbiorcy, to pewnie nie obejrzy go do końca. Więc stworzenie czegoś, co wciąga od razu i wiadomo, że będzie szerowane przez ludzi. I w tym momencie to się rozchodzi jak taki wirus pomiędzy ludźmi i wtedy nagle wszyscy o tym wiedzą. Więc to jest sukces, żeby osiągnąć go przy tej pierwszej piosence. No a potem trzeba tworzyć zróżnicowane rzeczy, bo rzeczywiście tak jak kiedyś dany zespół wpadał w jakąś taką szufladkę gatunkową i grał na jedno trochę kopyto przez ileś płyt, podobne rzeczy, to teraz się to nie sprawdza. To muszą być nowe rzeczy, świeże i trochę też trafiające do innych grup, żeby trafić do tych, co jeszcze nie wiedzą o danym artyście. No i Popek pod tym względem jest mistrzem, bo takie piosenki typu Prawdziwa Dama to Twoja Mama, gdzie potem ludzie na Dzień Matki
nawet im śpiewać te piosenki, czy Kocham Cię Robaczku, które jest jakąś piosenką miłosną właściwie. To są takie utwory, które mogą trafić do wszystkich. Dzięki temu dają dużą popularność i to, że ludzie znowu chcą go słuchać, bo to jest coś świeżego i nowego. Daje mu to z kolei później pole do popisu, tak, bo mówiliśmy o tym, że on miał jakiś tam bluesowy album. Wiem, że ma album niewydany z Panacewiczem, który czeka dopiero na wydanie, ale generalnie dopiero przekroczenie pewnej granicy kiczu, nie wiem, czy tak możemy mówić, daje chyba swobodę do robienia ambitnej muzyki, nie wiem, czy się z tym zgodzisz. No bo... nie we wszystkich przypadkach oczywiście. No ale to przekroczenie granicy kiczu akurat dało mu też jakiś komfort finansowy, który czasem trzeba mieć po to, żeby stworzyć coś ambitnego, co nie będzie tak kasowe. No bo wiadomo, że z czegoś trzeba żyć, a Popek na Gangu Albanii, na projekcie Trzech Króli jakby pozarabiał już pieniądze na tyle, że pewnie może teraz wrócić do muzyki ambitniejszej, no bo jak on tworzył w firmie, to raczej tam kokosów nie zarabiali, szczególnie, że potem też musiał się parać jakimiś włamaniami, więc to sam ten fakt świadczy o tym, że raczej niekoniecznie wiodło mu się finansowo dobrze, więc ten kicz. I to kicz w inny sposób, no bo Jentler w Monopolu też w jakiś sposób poszedł w taką muzykę bardziej disco czy kiczowatą, natomiast jemu się gdzieś to nie udało zachować tej granicy dystansu do samego siebie, natomiast Popkowi się udało, że on tworzył tą muzykę, ale wszyscy wiedzieli, że on sam ma z tego bekę i nie bierze tego na poważnie, co śpiewa, no i za to należy mu się szacun, jakby, że zachował ten poziom dystansu do siebie, niezależnie od tego, co tworzył. Dużo rozmawiamy właśnie o hip-hopie, no temat przewodni, ale z tego co wiem i też prześledziłem jakieś tam twoje badania, chyba to był 2014 czy 2015, już w tym momencie nie pamiętam, cały czas bardziej słuchane jest disco polo czy pop, czyli generalnie takie, nie są to niebezpieczne treści, łatwe właśnie rytmiczne, ale połowa ponad piosenek o miłości jest jednak. No to prawda i duża część piosenek Popka też jest o miłości takiej lub innej. No i rzeczywiście jest tak, że znaczy i tak gdzieś te gatunki muzyczne, takie subkulturowe były niszowe, natomiast teraz są jeszcze bardziej, no bo to jest tak, że rzeczywiście gdzieś doszliśmy do momentu, gdzie internet i brak zaangażowania w te gatunki nie sprzyja temu. No i sprzedaje się najlepiej ta muzyka łatwa i przyjemna, no i rzeczywiście ta nowa fala disco polo, która, znaczy moim zdaniem w ogóle piosenki disco polo są ambitniejsze niż jakiś czasem zagraniczny pop, jak się tak go przetłumaczy na polski, to czasem to naprawdę brzmi głupio. W porównaniu z tym Zenon Martyniuk czasem tworzy całkiem ambitne teksty, no, natomiast to wciąż jakby jest muzyka taka weselno-imprezowa, tak żeby się nie zastanawiać za bardzo nad swoim życiem, tylko raczej zastanawiać się nad tym, czy ktoś ma oczy zielone, czy niebieskie i się dobrze przy tym bawić. No i gdzieś w ogóle ta granica kiczu, która była związana z tym, jakiej muzyki się słucha, została w Polsce przekroczona. Mi się wydaje, że ważnym elementem było Euro, gdzie piłkarze w szatni wszyscy bawili się i śpiewali przy oczach zielonych i nagle się okazało, że Kuba Wojewódzki do wszystkich swoich programów telewizyjnych zaczął zapraszać gwiazdy disco polo i że gdzieś ten kicz przestał być kiczem. I okazało się, że to jest bardziej taka ludyczna muzyka zabawowa, którą właściwie wypada każdemu się przy niej bawić. I to nie jest tak jak, nie wiem, 10 lat temu chyba na Juwenaliach pojawiał się zespół Topless, gdzie przychodzili studenci, ale tak już zupełnie dla zabawy, gdzie się ubierali w jakieś dresy, łańcuchy, układali włosy na jakieś takie lotnisko i mieli z tego zabawę. To teraz przy różnych głosowaniach na różnych uczelniach, jak studenci mogli mieć głos i wybrać zespoły, no to były głównie zespoły disco polo, które wybierali, czyli tą muzykę właśnie taką najlżejszą i najbardziej chwytliwą. No i muzyka i technologia się zmienia, tak? Kiedyś mówiliśmy, że jest oldschoolowy rap generalnie, tu chodziło o brzmienie, ale nie było innych możliwości. Teraz na przykład ktoś mówi, że APZ jakąś tam płytą właśnie te słowo sprzedał się, tak? Albo poszedł w pop, a generalnie nie, po prostu pojawiły się nowe możliwości technologiczne i chcą się po prostu też trochę bawić tą formą.
No i moim zdaniem należy z tego korzystać, bo pewnie nagrywając, nie wiem, 20 lat płyty z takich samych jakichś sampli, to może być po prostu nudne dla artysty i nie powinniśmy ograniczać ich i dać im tą wolność, że jeśli oni mają poczucie tego, że chcą coś zmienić w swojej muzyce i próbować coś nowego, to niech to robią. To jakby powinniśmy im dać tą możliwość, no bo oni są artystami, czują się artystami. No artysta nie może namalować, malarz jakby namalował 10 identycznych obrazów, to nie byłby wielkim malarzem, więc muzycy też powinni eksperymentować i tworzyć nowe rzeczy. Czyli dzisiaj o Popku nie mówisz jako o raperze, tylko mówisz jako o muzyku. Jako o muzyku, tak. Bo ja go nie uważam za bardzo w tym momencie za rapera, tylko raczej jako muzyka i mistrza marketingu. No i na koniec musimy dodać przecież, że bardzo tak naprawdę interdyscyplinarny, bo wiele tworzy i bardzo płodny też artysta, bo to ile on ma kawałków, on sam chyba tego czasami nie ogarnia, z tego co wiem z jego wywiadów. No nie wie do końca ile ma tych kawałków. Chyba nie wie, ale w którymś momencie deklarował, że to 830 czy coś takiego, ale to było już dawno. Więc ja myślę, że to już pod 1000 może podchodzić. Dobra, Michał, dzięki Ci serdeczne. Fajnie, że jesteś w Łodzi na Transatlantic Festival. No i oczywiście życzymy Ci miłej prelekcji dzisiaj. Dzięki serdecznie. Też się bardzo cieszę i dzięki.